Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Ostatnio arena 8-3 zakończona, gdzie był Rogal z magiem, a tutaj mag z Rogalem. Czyli Rogal z makiem, a teraz mag z Rogalem. Zobaczmy to. Jakie mamy fajne karty. Inflitalian, Przyzwilian porzuconą, Kolos, Szczypce, o, dla Rogala Szczypce, tak. Zastąp stronników w twojej ręce Italii stronników. No to jest takie, wiecie, for fun. Dobra, Kolos. Bierzemy Kolosa. Bierzemy. Siema, Eder. Mr. Kolos, moi drodzy. Sekret jest ok. Dobierz stronników, ale to po prostu tak o bije 3 razy za 2. To jest uniwersal dobre. Fala płomieni. Po prostu czyszczenie stołu. Dlaczego by nie wziąć? Ożywienie, moi drodzy. Haftu albo hatfu. Bierzemy ożywienie. To raczej nie, piechur jest ok. Zamruź każdą postać. 2-10 to jest taka dobra zasłona w momencie, gdy jest naprawdę ciężko. Tutaj jest niewrażliwość, moi drodzy. I niewrażliwość daje nam zajebiste możliwości, kiedy będziemy mieli dobrych stronników, nie? Daj +2/+2 wszystkim stronikom w twoje ręce. Fajna niby karta, 9-3 mało HP, więc tutaj ciężko, żeby przeżyła. To jest też fajna karta, ale uwaga, niestety ona jest zagrywana losowo. I my nie mamy wpływu na to, jaką kartę dobierzemy i na co ten cel będzie wybrany, więc bierzemy tą kartę. Firebola oczywiście, kolejna karta za 4. Same czwóreczki tutaj siedzą. Honorowe zabójstwo. Otrzymujesz kopię górnej karty stali przeciwnika. Fajne. Tutaj, moi drodzy, smoki są ekstra. Zniszcz rannego stronnika, ale w kombinacji zniszcz dowolnego stronnika. Czyli zatrzymany niszczymy to, co nam się podoba. Ogólnie smoki są fajne, tylko wiecie co? Sami wiecie, jakie smoki są w grze. Czasami to są smoki 8-8, 12-12, 10-10. Czasami i sera. A czasami są to smoczki 3-2. Moglibyśmy wziąć smoki? Chcecie wziąć? No ale to jest, kurde, większa kontrola stołu. Removal. Za 3 many możemy niszczyć stronika praktycznie. Ja myślę, że przyjdą nam jeszcze. Smoki. Weźmiemy sobie niszczenie. Zmniejsz koszt zaklęcia. Honorowe. Odkryj zaklęcie innej klasy. Zabójcza trucizna do broni. Origami, bardzo dobra karta. Jako removal. Bardzo dobra karta 6. Bardzo fajne odkrycie karty za 2. Żarliwiec, bardzo dobra karta. Bardzo dobre czyszczenie stołu za 3. Dobry taunt za 3. I jedynka bardzo fajna, ponieważ jest problematyczna. Nie da się jej ściągnąć po wyrzuceniu. I tworzy wam sytuację, że od razu będziecie musieli... będzie stronnik wytradowany. Za 1 many. Weźmiemy tą jedynkę. To jest też bardzo dobra. Twoja broń ma +2 ataku. Mamy Hero Power z bronią, przypominam. Szczur odpada. Dociąg kart jest spoko i czar. Dociąg kart. Sekretu nie bierzemy, bo nie mamy. Piątka. Fajne, bo sobie śpi. Twoja następna moc specjalna kosztuje 0. Zamraża cel. I teraz jest pytanie, czy moja moc specjalna broń jest też tak traktowana, że zaatakowanie zamraża cel. Ale chyba nie. Chyba to dotyczy magicznej mocy specjalnej. To dotyczy Firebola tylko. Od maga. No, więc bierzemy tą piątkę. Bardzo dobra karta. Kopiowanie i przyzywanie stronnika. Zadaj 2 obrażeń honorowe. Zmniejsz koszt zaklęć swoje ręce o 0. Nie, ta trójka jest fajna, bo problematyczna. Mechów nie mamy. Zastąp twoją rękę 4 kartami z twojej talii, następnej turze przywróć. To też jedynka pod tempo, a to jest na zastąpienie. Wezmę tą jedynkę świetlika pod tempo. Zadaj 4 obrażeń stronikowi nadmiarowe na przeodzą. To jest odkrywanie kart za 2. To jest czwórka też bardzo fajna. To jest dobre, bo bije 4 i jest szansa, że jeszcze po bokach. Jeżeli dobrze to skombimy, to jesteśmy w stanie. Ale
tutaj dostaniemy dwie karty za to, za odkrycie. Wezmę ten zapłon. O, mam znowu, moi drodzy, kopia stronika, przyzwanie. Zada jeden obrażeń stronikowi, prowokacja, dobierz kartę, zryw honorowy, weźmiemy 8. Jeszcze 4 karty. Piękna karta! Niesamowite value. Piękna karta, niesamowite value. O kurwa, polimorfia i wypatroszenie i broń. Broń możemy wziąć, jest dobra, polimorfia też jest świetna i wypatroszenie też jest świetne. Tutaj kurwa, teraz pomyślmy. Broni nie mamy żadnej chyba aktualnie. Mamy tylko jedną broń. Polimorfia uniwersalnie dobra, bo można komuś postać po prostu wytradować. Broń fajna, bo przyzywa pirata 1-1 i ona atakuje sobie. Ale tak, czy my mamy jakieś remuwale? Mamy remuwale, bo mamy przymus, mamy fireballa i mamy nabytek. Wezmę broń. Rzuć losowe zaklęcie, otrzymuję, o kurde, to jest fajne. I cios w plecy też jest fajny do skąpienia. Yeti. 4-5 zatrzymany, moi drodzy. Albo weźmiemy cios w plecy. Nie no, weźmiemy Yeti. Mamy jeszcze dwie karty. Życiopijca to... O, kielich bryzy. Kielich bryzy. Twoje agonie aktywowane są dwukrotnie, działa przez 3 tury. Gdybyśmy tylko mieli giga agonie jakieś zajebiste. Ale tu nie masz żadnych agonii totalnie. Nie opłaca się brać tej karty. Otrzymuję plus 2 za każdym razem, gdy rzucasz z kielichami. To się kombi z kielichami. Gramy. Muszę sobie nalać Pepsi. Powodzenia, dziękuję. To na late game mam? A nie mam, a po co mi coś na late game? Ja gram szybko, dynamicznie. Prosisz się o lanie. Ja gram dynamicznie. Ej, wezmę sobie tego gościa, bo... Słuchajcie, dlaczego to warto mieć na ręce? A co jeśli on rzuci naprawdę popieprzoną kartę, mega zbufowaną na start? To przynajmniej będę mógł sobie ją skopiować. Zagrałem sobie Hero Power elegancko. On sobie Gulka znowu zagra. To jest mały problem. Bo nie mamy co zagrać. Jestem gotowa. Więc musimy przetrzymać tą turę. Czekamy na jego ruchy. Co zacznie wyrzucać na stół? To jest bardzo dobra informacja dla nas, bo zagramy ząb Nefariana. To też fajne. O kurwa. Chyba bójkę weźmiemy. Egzekucja spoko jest za jeden many. Przepakowanie do pudełka.
Brawla weźmiemy. Brawla weźmiemy. Jestem gotowa. Bardzo, bardzo kontrolnie gramy, nie? On mega kontrol, ja mega kontrol. No. Ciekawie się tu zapowiada. Zaraz muszą jakieś bęgiery wyskakiwać na stół. Zaraz jakiś bęgier wyskoczy, mówię wam. O, bęgier pierwszy, tak? Pierwszy bęgier. Mhm. No nie wiem, co by tu zagrać. Bo 9 kart w ręce. Nie mogę zagrać. Mogę coina zagrać z tym. Coin z tym to 7, to 10. To jeszcze coś za 2 bym musiał zagrać. To nie mogę. Ja myślę, że śnieżnego ślizgacza zagramy póki co. I poczekamy na rozwój wydarzeń. Chyba, że skopiować sobie wariata. Też mógłbym skopiować wariata. Chyba, że zagrać coina do 6. Wydupić mu w ryj i strajdować w taki sposób. To też bym tak zrobił. Zmienił się czas. Jestem gotowa. No, Hero Power. Czy on będzie grywał bęgiery teraz? To nie są bęgiery. To nie są bęgiery, widzowie. Jestem gotowa. Bom. A gdzie są moje bęgiery? Gdzie są moje bęgiery? Siedem. Dobiorę 3 karty. Zmieściło się na statku. Grej. O! Proszę bardzo. Ależ on tu gra. No to co, kolejny raz kopiujemy? Nie no, bez przesady. Spokojnie. Niech se narzuca. Ten spell za 3 by mi stół wyczyścił, nie? Okej. Okay.
Bęgier, bęgier. To jest taki bęgier. Ja bym jeszcze, moi drodzy, se wziął troszkę armora. Co wy na to? Ha? Spokojnie, widzowie. Musicie być cierpliwi. Niektóre zagrania wymagają, moi drodzy, cierpliwości. Ależ essa. RNG. Oaza spokoju wygrała. Cozort jest szefem od 16 miesięcy, rezydent Sleeper. Rezydent Sleeper jest? Jestem gotowa. Witam, Evil Cozort. Siemaneczku. Rezydent śpiący. O, ależ on ma removal. On ma drugą konsekrację na ręce. Ależ on jest bohaterem. Ależ to jest bohater, widzowie. Ho, ho, ho. Ależ on jest potężny. Ależ to jest potężny potężniak. Sześć, osiem. Bo on mi da zryw i tą broń. 2-1. Te szczypce są mocniejsze, nie? Plus 2. Dobra. To ja... Ale nie mam buffa tymi szczypcami. Myślałem, że mam buffa na tych szczypcach na ręce, wiecie? Że ta broń, którą ja wyposażony będę, mam? Walnąłem za 4?
A, walnąłem za 4. Dobra, dobra, dobra. Wszystko się zgadza. Okej. Bardzo dużo removali ten gościu ma, nie? No ale przegrał niestety. Ale bardzo dużo miał. Miał equality, dwa razy konsekrację, miał złodzieja dusz, gigantyczną kontrolę stołu miał. Ale nie tak dobrą jak ja. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. Gramy. Papa, kolego, papa. Uciekł. Ja miałem 15 removali, no bo same removale nic nie wygrają, nie? Słuchaj, jednak ta gra jest tak zaprojektowana, że musisz doprowadzić HP, zdrowie przeciwnika do zera. To, że ty twoje zdrowie utrzymujesz na wysokim poziomie i nie dopuszczasz przeciwnika do wejścia, to i co innego. Arthas z Warlockiem. Kurde, jakie rozpoczęcie słabe. Tak to właśnie jest. Graj. Trzeba bić. Janowa Giesa, witam. JANNOWAK1 są, jest szefem od 5 miesięcy. A witam, witam serdecznie, cześć. Janowaksa. Kurde, nie zagram tego, no, bo nie ma kombinacji. O kurwa, ale mocną broń zagrał. Ja pierdolę, co ja mam teraz zrobić? On będzie stoniką dawał 1-1. Miecz Sprawiedliwości 2-6. Bardzo mocna gra, bardzo mocny miecz. Tutaj się by przydała teraz ta broń, która niszczy. Dobra, trafiłem na jakiegoś gościa, nie z pierwszej łapanki. Bufladin. Przyzwij dwa wilki, zagraj sekret, aby ulepszyć. Kradzież życia, zadaj 4 obrażeń stonikowi, umieść losowego demona o koście 5, wyższym na szczycie twojej talii. Ej, to jest zajebiste, bo dwa wilki, 3-3 to jest ciul. To. To wolę. Chłop gra Constructed, no? Patrz, chłopca gra. I nie mogę zagrać w tej turze tego, bo się przepalę. Więc jestem zmuszony zagrać to. 8. No nie mogę tego zagrać. Jestem zmuszony zagrać tak. Zobaczymy. Bardzo mocne buffy. Kurwa, to co ten gość... Jak ja wygram tą grę, to... Nie wiem. Gość ma tak darmowe buffy, że dostał broń wygenerowaną, moi drodzy. Patrzcie, co robi. Jak to usunąć? Masakrycznie, nie?
Tak sobie myślę... Siedem. Cztery. Dwa. Trzy. Trzy, dwa, to jest sześć. Zmierz kosz losowego stronika w twoje ręce o 6. O kurwa! O siul. Siema Hirek! O! No to mocarz. Tararirara, kontrola lala. Ja pierdolę, jakiego ma buffy ten gość, to jest chora sprawa, nie? Siema. Co tu robić? Co tu robić? Tak. Aha. On dał buffy? Trzem? Nie no, to jest kurwa to, co ten gość tu zagrał. Popierdoli mnie zaraz. Ale popieprzona akcja, powiem wam szczerze. Siema polski Faker TV. Kurwa, ile on ma jeszcze buffów. Mega ciężka gra. I on jeszcze buffuje wszystkich przyzwanych. Ja pierdolę. Pierdolę takie granie. Ja pierdolę.
To mi nic nie daje. Z 5. Nie tak no, sobie myślę. Tu rannego, tu trade. Nie no, Flame Strike muszę zagrać, bo to tu się nic nie da innego zrobić. Teraz tak. Chyba to. Tu na pewno tak. Tak. To mógłbym przyjąć na ryj, dobierając kartę z jego deku. Może być. Dobra, zobaczymy, no ja nie wiem, on nie może mieć tak zajebistych kart przez całą grę, no spokojnie. To trzeba... On w ogóle, widzę co on ma za kartę. I on w ogóle, bo ja kradnę z górnej karty z przeciwnika, czyli on to ma na ręce. Czyli wiemy, że on to ma na ręce. O, to będzie fajne. No on teraz użyje tego. O kurwa. Mhm. Ja pierdolę, jeszcze go wzmocnił. Ale kino. 6-3. Kurwa, i serę rzucił. No nie, no on ma mocarne karty. Pojebie mnie. Skąd on to my serę wyciągnął? Tak sobie myślę. Cztery. No za dwa za dużo obrażeń. Pojebie mnie zaraz, pojebie mnie normalnie, literalnie. Ty, on ma potężny dek, nie, już nie mówię o tych buffach przez całą grę. O, i teraz obszarówka pójdzie. Jestem jeszcze bardziej zabójcza. Nie no, co on odpierdala w ogóle? Co teraz obszarówkę zrobi? Dobry odkrywca jest zawsze przygotowany. No go... Kurwa, ja nie wiem, ten gość patrzy mi na live'a czy co? Osiem, czyli on musi 3 obrażeń. Ofiara. Na co cię stać? Walimy. Zobaczymy, co on tam ma. Oho, smoczek. Dobra. Tylko on musi, ja musiałby nim zaatakować. No kolego, ja mam lital. Co tam? Jakie on karty dostał z Isery, że on ich nie zagrywa? A, bo on może ma przebudzenie. I on się boi. Ja pierdolę. Ale zagrał. Ale zagrał. Ale gówno zagrał totalne. Totalne gówno.
Co za zjeb popierdolony. Ale ja go będę, ja go ukażę ślizgaczem, moi drodzy. To jest totalny zjeb. Teraz pytanie, czy chcemy smoka z origami też zamrozić? Chyba chcemy go zamrozić. Chyba Hero Power tylko. Patrzę, czy w to chcę zaatakować w coś tutaj, ale chyba nie chcę w tym momencie tego robić. Po prostu broń i tyle. Mogę swojego zabić, ale nie chcemy, bo ona bardzo mocna, ta 1-1 ma bardzo mocne działanie. Czy jak zaatakuje nie tego. A, zniszcz go, dobra. Zniszcz go, dobra, zniszczył go. Dobra, lethal chyba, nie? Czekaj. 4, 6, 10, 15? Jest lethal. No, lethal. I bardzo kurwa dobrze. I bardzo kurwa. Dobra, dlaczego się poddał, moi drodzy? Nie wiem, to był jakiś Steam Sniper, że widział, co mam na ręce, czy co? Przecież on mógł grać dalej. Nie wiem. Jaina! Kontra! Jaina! Skończył się czas bujania w obłokach. Prosisz się o lanie. Lepiej mi idzie. Trochę lepiej idzie. Daj coś, co ma 2 HP, please. No? Co tam, jak tam? Nic nie zagram. Kurwa, nie mam co zagrać. W następnej turze to po prostu zeskipuję chyba. O. O. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. Mógłbym go pierdzielnąć za 4, ale wolę nie. On musi to usunąć. Każdy się boi swojej. Oho. Dobra. Wow. Wow. O kurde, to bym chciał takie combo zrobić. Bardzo bym chciał takie combo zrobić. Bardzo chciałbym. Rzućmy może to. Dobra. Rzućmy to. Proszę, tylko raz uderz. Kurwa mać! Jestem gotowa. No, RNG nie siedzi, moi drodzy. RNG nie siedzi. Ach, ach, ach.
3 ataku ma. Ale słabe karty. Bardzo kontrolne. Tak sobie myślę. Co on tam za zero jeszcze kombinuje? Śledzę ich każdy ruch. Jestem gotowa. Muszę tak zrobić. No niestety, moi drodzy, nie pasi nam. Nie pasi fest. Nie paszą nam karty, niestety. RNG nie siada nam. RNG nie siada nam. Ale kurwa mu siada tak idealnie, że to jest głowa mała. Aha, i teraz jestem w piździe. Jezus Maria, serio? Zagrał to gówno, to powoduje, że nie mogę nic zagrać w następnej turze. Nie, no on mnie zablokował, widzowie. Uwaga, nadchodzą. No zablokował mnie, gówniarza. Ale to zostanie usunięte? To odpadnie w następnej turze, czy jak? Nie? Tak sobie myślę. Musi być coś zagrane? Ale kurwa gówno. Dobra, to gram to. Jestem gotowa. Ale gówno ten sekret. Problemem tego sekretu jest to, że każdy wie, co to jest, bo jest jedyny ten sekret, nie ma innych. One off. 6, 12, 12, 15. One off, moi drodzy. Uwaga, nadchodzą. Jestem gotowa. Lethal. Jestem gotowa. Pu 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 pu. Dokładnie tak. Ale gościu się prężył, nie? A się tam wyginał, prężył, kurwa, napinał muskuły, tak je pokazywał. Tak, tak, kurwa, tak. Jaina kontra król gromu! Czy
Czy widziałeś, że gotyczka Noc Kruka można przejść 23 minuty? Nie, nie widziałem. Prosisz się o lanie. Cieszę się, że jesteście. RUSMAR83 jest szefem od 46 miesięcy. Panie Rusmar, witam serdecznie, 46 miesięcy. Czekaj, to brakuje ci 2 miesięcy. No i to 4 lata to są. O, znisz broń przeciwnika. To bardzo dobrze, że nie miał tego na ręce. Znaczy, że teraz już nie ma tego na ręce. Bo tu zaraz pójdzie dobra broń. Lobotomizator. O, kolego. Aleś głuptaskowo zagrał. Aleś zagrał jak głuptasek. Patrz. Dawaj coś dobrego. O, proszę, piromanta. Może się przyda do jakiegoś obszarowego. Ho, ho, ho. Zrobię chyba to, żeby potem może skopiować to jakoś. Czwórka. Tak sobie myślę. Tak to zagram. No to plus to, to mogę w następnym. Chłopco na siłę to zagrywa. 6. Nie no, ja se go skopiuję chyba, wiecie? Ja se go skopiuję. Uderzę, jeszcze dobiorę kartę. Patrzcie, piaskowy rzeźbołak. Fajne. Czy on widzi, co mu kopiujesz? Nie. On tego nie wie. Znaczy, on wie, bo patrz, to działa tak. Otrzymujesz kopię górnej karty stali, czyli to, co przyszło, to on to dostaje na rękę teraz i on wtedy wie. Lobotomizator. I mam bardzo słabą turę teraz, widzowie. Piromanta i Yeti. Nie, tak zagrałem. Grałem tempo w ryj. Pielęgnowanie kurowców wymaga delikatności. Nie, bocianem nie mogłem zaatakować w tej turze, wiesz? Nie ma innego zagrania. Piechur nic nie daje. Pre-trade dawa, co? No kurwa, ale piechur... Co wnosi w następną turę? No właśnie, to wnosi.
Moja krew! Za króla Lisza! Jakieś bydlaki wystawiaj, żebym mógł poślizgać ślizgaczem. Oj, oj, oj! Cieszę się, że jesteście. SPIDERPIG 6624 jest szefem od 19 miesięcy. Kiedy kończysz z HS? Czekam na film podsumowujący, jaka to słaba gra. Czekasz na taki film? No nieźle. Dwa i raz. Tak sobie myślę, jestem gotowa. Niestety, bardzo słabe tury mam obecnie. Gdzie są obszarówki? Spider Pig, jeszcze raz dziękuję za 19 miesięcy. Kurwa, nie ma żadnych gigantów, żebym mógł sobie armora skopiować, wiecie? I chyba będę musiał zagrać ślizgaczy. O, czekajcie, to jest fajne. Moment. Zadaj 4 obrażeń stronnikowi. Dwa po bokach. Tak sobie myślę. Chyba musiałbym mrozić, moi drodzy, wiecie? Mrozić i bić w ryj. Tutaj chyba nic innego nie zrobimy. Jestem gotowa. Kończy mi się czas. Zaraz zobaczymy. Co goś wymyśli. Dwa jeden został zamrożony, dlatego żeby pancerza nie wygenerował, ale jak widać, no i tak se poradził z tematem. Czwórka i szóstka i trade. Nie no, ja muszę agresywnie, moi drodzy. Jestem gotowa. Jestem gotowa. Ja muszę agresywnie, bo inaczej ja nie dojdę do tego. Mam 16 AP. Ja zrobię ups. Oj. Że coś nie tak. Mind games.
Kurde, mogłem 5-5 mu ściągnąć. Teraz dopiero widzę, że będzie ciężej go ściągnąć. Nie, Fireballa nie mogę zużyć. Fireball jest moim win condition tutaj. On mi już dwie gry wygrał. Okej? Okay. Jeżeli coś takiego robi, to znaczy, że jakiegoś bęgiera wypuści. Jakieś czyszczenie stołu czy coś takiego. Jak tam bęgier grany? Dobra, to weźmiemy, nie? Żarłaka weźmiemy. I wyrzucimy. Dobierz stonika, przemień wszystkich, to nie. Miniaturyzacja, dwa losowe tymczasowe, też fajne. Żarołaka bym wziął mimo wszystko, ale muszę go muszę zablokować, moi drodzy. Tego bym musiał 6, tego nie mogę. Nie mogę go po prostu zostawić. Nie mogę tego zagrać. Wiecie dlaczego? Ja wam powiem. Bo ten jeden atak mi teraz nic nie da, a mogę dobrać broń, która... Mam broń, która mi da od razu większe pole do popisu. 3 plus 1 z ataku to jest 4-8 z broni. Okej. Okay. Będzie za 2 manę czyścił stół, ale chyba źle zagrał. O kurwa, ale się podleczy. No dobra, no to jak tak wybrał, to tak wybrał. Wszystko da się stopić. Jestem gotowa. No to gramy. Ciągle gramy. Ciągle w grze. Jezu, kradzież życia, serio. Kurwa, ale on ma tek. Jestem gotowa. Ale my, moi drodzy, balansujemy tutaj na krawędzi. Daj tego Talosa. Lubisz igrać. 8-7 wypakowane. To. Czy z agonią? Nie, no to. Bo jak plusne. Bo jak plusne. Ja mam giga kontrolny deck, tylko dajcie mi jakiegoś stronnika, który coś robi. Bo ja go już chyba 10 razy w ryj tym uderzyłem mieczem. Noho. Co wy na to, żeby dwa razy to użyć na tym i walimy na sukę go, bo musimy zacząć. Zupa. Zupa. Mm.
No. Dawaj. Gościu, ja się leczę. Tyś się uleczyło 20 HP, to teraz ja się lecę. Poddaj się, Rafcio pisał. Rafcio, nie takie gry się tu wygrywało. Nie, to nie jest obrażenie 10. To nie może uderzyć w portret, widzowie. Flamestrike i... Jak to się dzieje? Czy oni ginąc wszyscy razem nie ma żadnego efektu, tak? Ja mam lethal ogólnie. 6... Nie no, ja mam lethal. 6... 4, 10, dobra. Co tu robić? Jestem gotowa. Jestem gotowa. Zajadaj! Ale Flamestrike by chyba spowodował, że nie zostanie aktywowana jego agonia. Tak mi się wydaje. Fireball mi wygrał grę po raz trzeci, widzowie. Nie można go używać na tradowaniu. Ogólnie jak wytradujesz Fireballem stronika, to jest już taka bezradność. To znaczy, że to już nie ma co grać. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Prosisz się o lanie. Nie no, wszystko do wymiany. Kurde. W następnej zrobimy tylko Hero Power. A potem ta broń plus 2 ataku. Wow, serio. To ta broń mi nic nie daje, niestety. Plus 2 ataku. No to muszę zagrać coina do tego gościa. Ja pierdolę, no nie, no to jest kabaret. Weźcie go. Nie siadło. Wezmę kotwiczkę, co mi zostało. Wezmę kotwiczkę, co mi zostało. No, on bardzo mocną... Wiecie, jaką on kartę dostał? Czy on dostał, moi drodzy, tą pojebaną kartę, kurwa, która 10 ataku ma i 10 bije na stole? Jeżeli on ją serio dostał, to on 3 takich stroników ma. To ja nie mam szans totalnie. Pojebie mnie zaraz. Literalnie. Muszę jak najszybciej bić go w rej. Muszę jak najszybciej bić. On teraz to wyrzuci, tego stronnika. Ja się zesram. Patrzcie, patrzcie to, kurwa, co on wyrzuci. Jezus Maria. Nie no, ja nie mam szans. On mnie wykończy w 3 tury. 3 tury przede mną tylko zostały, widzowie. No, dawaj to kurestwo. Nie. Nie zagrał. Za zero? Za... O! Ty... Czekaj, to jest to, co dostał?
Nie dostał tej dobrej karty. Dobra, nie dostał, moi drodzy. Zadajcie te robocze atak. Dobra, nie dostał tego. Okej. To i dobrze, i niedobrze. I dobrze, i niedobrze. Muszę to zagrać. I muszę przyjąć na ryj. Bo nie mam innego zagrania. Muszę dostać to na ryj, żeby go wytradować w następnej turze. What? Kurwa, dobra, po robocie. Po robocie. Przyzwij jego kopię. Fajnie, tylko że niestety to mi nic nie da. Bo ta kopia to jest gówno, a nie kopia. 5, 3, 1. Co tu robić? Co tu robić? Cztery, sześć, trójka. Co tu robić? Co tu robić? Zobaczymy. O Jezu, dobra, okej. Okay. Tu będzie wrybił, tak? Bo tam już mu penis normalnie zdrętwiał. Jak to zobaczył. Dobra, gdzie są nasze dwa wariaty za 5 many? Śnieżne ślizgacze. Gdzie one się ślizgają teraz, widzowie? Gdzie one są? Gdzie ślizgacze są? Gdzie są one? Nikt się nie wymknie. Trzeba było zabić? Ciekawe jak. Powiedz mi, jak miałem go zabić, czym? O. Flame Strike. Na co cię stać? O kurwa. Nie no, kurwa, nie wiem, co miałem mu przyzwać. Popierdoli mnie zaraz. Ja pierdolę, kurwa, pojebie mnie. Nie no, kurwa, przegrało mi to grę. Nie jestem w stanie. Co tu robić? Ale kurwa, gówno. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Jakie gówno zajebane. Nic nie zrobię. No i koniec gry, i chuj. Ale... Nie no, ale kurwa, RNG po jego stronie przyzwał tak mocną kartę, która... No nie da się jej, no. Po prostu się jej nie da. 8. Nawet gdyby nie, to by to zrobił na trade. Aj, masakra.
Właśnie, wystarczyłoby wygrać. Jaina! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. O, już się zaczęło. Pelikana nurka nie możemy rzucić, bo on to ściągnie Hero Powerem. Chociaż... Wiecie co zrobimy? Nie zagramy nic. Żarliwca będę chciał rzucić. Mhm. Patrzcie teraz co zagramy. Coin do tego. Druga tura 4-5 na stole. Essa. No i małpa. Małpa robi koko. Agresja. Siema. Passion aggression. Witaj. No patrz, niesamowite. A mam podobne. Mirror matchup. Nie, no nie do końca, on ma DK'a. Teraz możesz wystawić coś, co ma dużo ataku. To ja żabą pokażę ci, jak się składa z origami żabę. Nie martw się, wyszło świetnie. Do następną turę zagra piątkę. O Jezu. Dobra. Okej, zobaczmy, co tam, jak tam. Dobra, wiemy, że gościu to nie jest ten. Dobra, czyli counter spell albo ten, albo armor. Potrzebuję urlopu od urlopu. Mhm. Counter spell albo armor. Counter spella nie sprawdzę, armor sprawdzę w tej turze. O tak. Sprawdzę go. Każdy się boi swojej paranoi. Fajna karta, zagrana w tempo, jak najbardziej. Dobra, teraz tak, czytanie wrażliwość powoduje, że oni nie... jakby ich się nie da zabić wtedy? W sensie... chyba tak. Ale zagrałbym lepiej to. Mr. Kolos! Siema! Jestem gotowa. Ale cię robię, co gościu? Jak tam? Immune są, okej. A, teraz coś zagra. Zamieć. Ty utkasz, to wiesz co zaraz, gościu. Będziesz miał utkane. Kurde, no fajne, no musiałbym usunąć tego stronnika chyba, wiecie? Chyba muszę usunąć mimo wszystko. Przybloczył mnie. Nie jest.
chłop, co na arenie gada, nie masz kart, nie ma kart, przeciwnik, wygrałeś to. To tak nie działa, wiesz? Ciekawe, co to będzie? Za trzy? Okej. Mocne. Ja chyba w tempo zagram, kurwa, piechurkę, wiecie? No bo on tam ma jedną kartę stronnik, a drugą chuj wie co. Także zagram w tempo tą piechurkę. Na co cię stać? No. Mogłem ją nie atakować, ale dobra, zobaczymy. On ma trzy karty. Jedna to jest stronnik, chyba, który dostanie buffa plus 5, plus 5. Wtedy mogę żabą go bardzo fajnie wytradować. Zobaczymy. O kurwa. Tak jak myślałem. On ma 17 HP. Pojebane. Dziewięć, sześć obrażeń, osiem, pięć, siedem. Muszę broń zmienić chyba, widzowie, wiecie? Muszę zmienić broń. No. Jestem gotowa. No, mocno mnie ten gościu wyniszczył. Tu Miss był może tą bronią, bo jednak to by nic nie zmieniło. Wyniszczył mnie bardzo mocno ten Kalegos. Aha. No i teraz cyrk. Basen. Czar za czarem. Miss Lethal. No Miss Lethal to w każdej turze jest. Nie mam broni. Dobra. Każdy się boi swojej paranoi. Muszę to zagrać, widzowie. Musiałem to zagrać, bo Counterspell mnie blokował. Aj, kurwa. No i pojebane to jest. Chuj. Pojebane to jest nominalnie. Sakramencko to jest pojebane. O koszcie 7. Ciężko tu jest wygrać coś. I muszę go zaatakować, tak. Muszę, bo to nic nie zrobię. No. Ale nie mogę go bić w japę, pało! Bo on nie może bić w japę. On jest, ma zryw. Kurwa, ludzie oglądają Hearthstone'a i się nie nauczyli, że zryw to nie jest szarża. Ja wam to rozpiszę. Zryw może atakować w czasie, w tej samej rundzie, kiedy się pojawił, ale tylko w stronników na stole. Nie może atakować portretu. Szarża natomiast, mechanika nazwana szarżą, może atakować prosto w portret. Patrzcie, i wszystkie trafią tu. Patrz, pojebie mnie.
Walnie tym i te wszystkie w niego. No ale jak ty będziesz grał, to ci się tak nie przydarzy, nie? Patrz, dobrze? Dobrze? Kurwa jebana. No i counterspell i jestem w piździe. Muszę to sprawdzić. Dobra, to nie jest counterspell. Jestem gotowa. Ale kurde, rozgrywka. Dajcie spokój. Nie no kurwa, no trzeci kurwa czar. Trzeci sekret, nie widzowie, to już nie są kurwa normalne rzeczy, to już jest męczarnia, nie? To już jest chuj męczarnia. A, no i chuj, dobra. No nic nie zagram, no. Flamestrike tutaj jest bez sensu. On zaatakuje mnie za 5, 8. On za 8, 9 mi bije w następnej turze. Ślizgacza mogę tylko mu jakby wstrzymać, ale to... No on będzie sobie znowu po prostu spokojnie bił, nie? Tak sobie myślę... Ślizgacz... Nie no, ślizgacza musimy zostawić na jakąś petardę. Kończy mi się czas. Lecę na spacer. Trzymaj się, Evil! Oj, ups. No i on nic nie zagra. Jeżeli on jest ogarnięty, to nic nie zagra w tej turze. I bardzo dobrze zrobił. Bo nie ma takiej potrzeby. Dobra, mamy kolejnego ślizgacza. Kurwa, broń sobie zmisowałem. Dobra, tam nieważne. Co tam, gościu, jak tam? Nie. Ten gość... On dziś w totolotka musi iść pierdolnąć zakład. Chłop co czyści po prostu tym skrajem horyzontu. Hmm. 7 HP mamy tylko. Czu. Chyba to chcemy jeszcze raz, ślizgacza damy. No! Ostatnie podrygi. Ciekawe. Gość tam rozkminę ma fest. Może zawału dostał.
Zbliża się czas. Patrz, wywaliło go. Gra. A, miał Flame Strike'a, tak jak myślałem. Flame Strike i przyzwanie dwóch mechów, co? Dobierz trzy karty. Myślę. No muszę Flame Strike zagrać. Nie ściągnę tego w tym momencie. Więc muszę zagrać na start Flame Strike. I tu się pojawia problem. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. Tu się pojawia problem, my friend. Jestem gotowa. Nie, ma raczej Fireballa. Raczej Fireball będzie grany. On potrzebuje 6 obrażeń z ręki. U maga jest to do zrobienia. Bo on ma Hero Power plus stronnik, to jest 3, a ja mam 9. Czemu nie zabiłeś 2-3? Dobra, powiedz mi, jak to miałem zrobić. Blumen Coli. Powiedz mi, jak to trzeba było wykonać, bo ja nie wiem do końca. Może ja się nauczyć muszę. Mówili, że nikogo nie zostawią. Mhm. Żyjemy jeszcze. Jestem gotowa. No, kto wygra? On czy ja? Albo on mnie kończy, albo ja go kończę. Nerwy sięgają zenitu. Emocje, moi drodzy, zagęszczone w powietrzu. Skondensowane do chmury. O kurwa, ale mocarza rzuci. Lital? Nie ma, one off. Widzowie, one off. O! Czekaj. Kurwa mać. 3, 9, 10, one off. Ja muszę mu go usunąć. I no teraz tak, 5, 10. Jestem w stanie go usunąć, żeby on nie dostał leczenia, moi drodzy. Tak sobie myślę. Powiedzcie mi, czy jak on się przyzwie w odrodzeniu, to on jest ranny i ma 1 HP? Chyba tak. Czyli wryj, kombinacja zniszcz i zadaj. A nie, nie starczy mi. Bo to jest 6. 4 to muszę fireballem to zrobić. 6, 9. Co za koleś? A co miałem zrobić?
Ja pierdolę, sekret. Czemu nie face fireball? No faktycznie, można było. Aha, jak to rzucę, to kurwa leżę. Nie mogę stronnika? Dobra, nie mogę stronnika wyrzucić. Dobra, albo on, albo ja. Stronnik może mnie pokarać. Kurwa! Ja pierdolę, jaki misplay ja odjebałem. Tak, widzowie, byłby lital. Okropny misplay zrobiłem. Zdaję sobie z tego sprawę. A ja nie mam co zagrać już. Ja pierdolę. Jestem gotowa. Nie mogę zagrać, bo mnie to zabija. Dobra, jest jedno, że mogę mu skopiować stronnika, widzowie. Jak wyrzuci jakiegoś stronnika. Nie, tam nie ma jest bloka. Tam jest karta, że jak wyrzucę stronnika, to on bije za 6 i wszystkie obrażenia, które się nie zmieszczą, przechodzą na moją twarz. A ja nie mam takiego stronnika mocnego, który miałby na tyle zdrowia, żeby przechwycił te obrażenia. O kurwa. I ginę w następnej. Ale popierdolec. Aaaa! Dlaczego? Pokarało mnie to misplay, tak. Misplay. Tu jest doskonały, moi drodzy, przykład na to, że misplay może przegrać grę, niestety. Dobra, dajmy mu tą frajdę. Albo chuj, moi drodzy. A może gościa wywaliło z gry. No, misplay. Kurwa, źle to przeliczyłem. 6 w twarz. 6 w twarz, kombinacja, zniszcz stronnika, a potem... Tak, tak. Tam był misplay. I to taki potężny, który kosztował mnie przegraną tej gry. A to była długa rozgrywka. To była długa gra. A może miał counterspell? Ale jaki miał counterspell? Przecież ja użyłem czaru. Prosisz się o lanie. Przecież ja użyłem czaru, jak on miał sekret. Wy oglądacie stream? Ale go nie oglądacie. Oglądacie, ale jakbyście nie byli obecni. O! Super start! Bo jesteście w pracy? A co to jest praca? Tan, 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 tan. Coin. Ale potężne zagranie będzie. Gramy w tempo. To trzeba cokolwiek tu robić. Najgorsze jest to, że nie mam jak zagrać. Dobranie tylko 3 kart mi nic nie daje. O. A może...
No bo przyzwij stronnika to jest bez sensu, jak on go ten... Bo on ma 6-5, nie? 6-5 to mi nic nie daje. Czwórkę chyba trzeba rzucić. Broń. Dobierz 3 karty. Mógłbym dobrać 3 karty. Nie, no wale to. Walimy go na sukę. Walimy go na łeb, ma 15 HP, widzowie. Tu się nie ma co pierdolić. Lecimy! Były mistrz świata, Hearthstone nie może robić takich misplayów. Yes, of course, ja naturlich, jawohl! Ja, ja! Oui, oui! Yes, yes! Ała! Hero Power w to, szarża w to. Co tu robić? Co tu robić? Jestem gotowa. To. Krab. Krab krabowy. Ho ho! Ho ho! Ho 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 ho! Do pracy by się szło! Ho 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 ho! Aha, chuj ci w oko. Pam, param, pam, pam. I? Przyzwij. Wow! Wow! Ależ to jest taki próba wyciągnięcia ode mnie chyba obszarówki, wiecie? Tylko ja bym nie chciał obszarówki grać, szczerze mówiąc. Flamestrike tutaj nie jest taki value. Uważam. O, ale kurwa żaba jest na Essie. I on też żabę teraz zagra. Piro. Żaba. Ale inna. No zagrał żabę, zagrał, ale nie taką jak myślałem. Zagrał żabę. Lecz nie o taką mi chodziło żabę. Zupa, strupa, koko, jumbo, szambo. Kurde, to jest kontrola. Poka, co tam masz za bydlaka? Może być. Pokonałem już tysiące.
może być kurwa a. Ja dwóch takich bym se kurwa skopiował. Chciałbym. Co tu robić? Co tu robić? Pięć, trzy. Zastanawiam się. Go wytrejduję. Osiem, dostanę broń. Nie, nie robię. Zobaczymy. Nie, nie, nie. Aha. Bardzo dobre removale. I ray, tak? Nie, trade. Dobra. Mhm, Flame Strike wchodzi jak lala. A co wy na to, że... Ja sobie ich zamrożę, kurwa, i walę go na suchę? Będzie leczył się. On da mu buffa. O kurwa, ale się podleczy, zajebaniec. Kopiować, to strajdować. No, ja bym już, ja bym, moi drodzy, to zrobił. Tylko teraz tak, żaba 18. Tutaj jest 3 obrażeń. Flame Strike. Nie no, ja bym go skopiował. Co dalej? Czy fireball w to? Tak zrobię. Nie no, nie wiem, tak kurwa zrobiłem. Rozdziel 5, nieźle. Face 8-3. Nie mogłem bić 8-3 face'em. Kolego sympatyczny. Nie mogłem. Trzy.
burtę z chęcią. Jestem gotowa. Nie fajnie, że jest ten stronnik, który go może leczyć na stole, bo on go może bufować nadal. O, ja pierdolę. No dobra. Tu się podleczył. 8. Nie mogę mu zadać 8, 2, 6. No Flame Strike musi siąść. Flame Strike plus to. Jestem gotowy. Dobra. Teraz zobaczymy. Potencjalnie jakby puścił jaką. O kurwa, tak! Dawaj te 8. Dawaj, na ryj. Aj, kurwa. Ale dobra jest. Skibidibi. Marian, dawaj Mariana. Kurwa, nie ma Marieta. Twoje karty, nie, nie, otrzymujesz losowe napitki. Dawaj napitek. Może będzie fajny. Znajdź inną przekąskę. Śnieżynka. Oho, musi uderzyć tego 8-1. Oho. 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 Ale ma karty. Oho. 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 Auć. 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 Kurwa, nie mamy czaru. Ale chujnia. Bo jak plusne. Dobra, musimy to rzucić jak najszybciej. Niestety. Dwa na hita na ryj, czy nie chcemy hita na ryj? Nie chcemy hita na ryj. 17. Chuj, nie chcemy hita. Dobra, graj. No, on po agonii. Napitki są, otrzymuję po agonii. Daj coś dobrego. Leczonko mocne. Bardzo mocna karta. Ale on go zbufował jak pojebany. O, siemaneczko. Się boi swojej paranoi. Staram się. Pojebane zagranie to było, nie? To było pojebane. Cztery w niego wlazły. O nie, on ma kurwa tyle leczenia, widzowie. To jest obłęd, to jest obłęd. I trzeci raz lodo o zdobę zagrywa? Nie no, kurwa, ja zawału dostanę. Co za gówno talia. No muszę fireballem mu to zagrać. No nie wytrzyma mnie. Dodaj losowego kolosa. Kurwa, nie. Zniszczonego wronika zamyśl... Nie, przy drzwi żywiołaki, piątka. Gotowe.
Nie no, chłop, ile leczenia, ile armora, a ja już nie mam czym wygrać. To już nie mam... O nie, nie, dobra, pojebany madek gościu. Gościu miał, kurwa, trzy te śnieżniki, miał trzy karty lodowe rzeźby. Nie no, pojebany. Dziękuję, do widzenia. Pojebana akcja, widzowie. Jestem gotowa. No w tego można by zaatakować. Co mi to da? W ten sposób. Tutaj mi nic nie da zaatakowanie. Tutaj strajdowanie, nie? No chuj z tym. Koniec gry. Liczymy, że go wywali. Nie no, mam dwa... Nie no. Nie do przejścia, dek. Nie do przejścia. Spokojnie, widzowie. Mam jeszcze działko wodne. Porobię go, zobaczycie. Nie, tak zupełnie serio. Chcę zobaczyć, jakie on ma jeszcze mocne karty tam w ręce. Pojebie mnie. Nie, nie wierzę w to. Jakie on ma karty? Daj twoim pozostałym z tymi komboską tarczę. Dobra, on ma nie do... To co, kurwa, to... Ja nie wiem, to z kim on przegra ten... On nie jest w stanie przegrać w ogóle. Ale z Tyrionem, no to miałbym dwóch Tyrionów. Jak miałbym skopiować, to skopiowałbym dwóch Tyrionów. I co by mi to dało? Dwie bronie by się nałożyły na siebie. Co dalej? Ty myślisz, że ten Tyrion by tu ugrał przy tym? Przy żabie 14-15, kurwa? Przy takich kartach on by coś ugrał? Ty jesteś pierdolnięty na łeb? Co ty? Pa. Niezły toksyk. Muszę upuścić, moi drodzy, emocjom. Muszę upuścić emocjom. Tak. Aj, aj, aj. Ej, słuchajcie, arena 4-3 trwała tyle, co czasami 10 winów. Takie długie to były rozgrywki, takie wymęczone, takie kontrolne, takie byle co to było, takie byle co. Aj, tak to właśnie jest. I tak to właśnie jest. Pozdrawiam, Bonko Life.